Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Musica Sacra Polonie Semper Fidelis. Zacznę od cytatu. Będę Cię wielbił, mój Panie, póki mię na świecie stanie. Tak śpiewa Jan Kochanowski, tłumacząc na język polski pierwsze wersy psalmu 30, a ten psalm wieńczy słowami. Przeto Cię wesoła wszędzie lutnia moja wielbić będzie, Twoja chwała, wieczny Panie, w uściech moich nie ustanie. Zastanówmy się więc, szanowni Państwo, nad tym, czym są dla naszych rodaków pieśni słane ku niebu od 1000 z górą lat. Wniknijmy może w przesłania owych pieśni, w ich wymiar artystyczny, w ich związek z życiem narodu oraz często niezwykłe ich losy. Bo słowa Terencjusza, habens sua fata libelli, że mają swoje losy książki, także odnosi się do pieśni. Można powiedzieć, że są to często losy zupełnie niezwykłe. I zacznijmy od pieśni najważniejszej w religijności polskiej, od hymnu Boże coś Polskę. Oczywiście jego kształt nie od razu był taki, jaki dzisiaj jest kultywowany. Może kilka słów o autorze pierwszej wersji. Był nim Alojzy Feliński, humanista, literat, tłumacz literatury, także pedagog. Właściwie wpisał się w historię Polski już jako młody wtedy, uczestnik Sejmu Czteroletniego. Potem był jeszcze również w wieku młodym, w czasie powstania kościuszkowskiego, adiutantem Tadeusza Kościuszki i sekretarzem obsługującym jego korespondencję w języku francuskim. No a potem był profesorem literatury w znakomitej szkole, w Liceum Krzemienieckim, które między innymi wychowało Juliusza Słowackiego. Jaka jest geneza tej pieśni? Otóż 20 czerwca 1816 roku miała miejsce pierwsza rocznica ustanowienia Kongresu Wiedeńskiego na mocy, przepraszam, Królestwa Kongresowego na mocy aktu końcowego Kongresu Wiedeńskiego, stąd Królestwo Kongresowe. I z tej okazji książę Konstanty zamówił u Alojzego Felińskiego no, tekst, który miał być takim hymnem, modlitwą o pomyślność ojczyzny, ale także króla, czyli Aleksandra I. Inspiracją do tego tekstu był hymn angielski God Save the King. No a już 20 lipca 1816 roku Gazeta Warszawska ogłosiła po raz pierwszy ten tekst. Prawykonanie miało miejsce 3 sierpnia 1816 roku, jak donosiła prasa, w dniu imienin cesarzowej Marii Teodorówny, matki najukochańszego monarchy naszego. Melodię do tego tekstu najprawdopodobniej, bo co do tego nie mamy dzisiaj pewności, opracował Jan Nepomucen Kaszewski. To był skrzypek i muzyk związany z orkiestrą Katedry Gnieźnieńskiej, także patriota, uczestnik kampanii napoleońskiej, no a potem również żołnierz powstania listopadowego, które ukończył w stopniu majora. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na pierwszy wers. Co on znaczy? Boże coś Polskę przez tak liczne wieki. Wtedy ten wers brzmiał przez tak długie wieki, ale wszystko jedno, to samo. Jakie to były długie wieki? Otóż zauważmy, że rok 1816 to jest 850. rocznica chrztu Polski. Więc rzeczywiście ukłon wobec tej tradycji. No a z tego również wynika, że od powstania owej pieśni do dnia dzisiejszego dzieli nas 200 lat. W tym roku mamy 200. rocznicę hymnu Boże coś Polskę. Oczywiście
Jak Państwo się domyślacie, no, były sekretarz Tadeusza Kościuszki nagle pisze hymn na cześć między innymi króla Aleksandra, również cara, króla w odniesieniu do naszego Królestwa Kongresowego. Wynika to z tego, że on naprawdę wierzył w to, że w nim należy pokładać nadzieję na rekonstrukcję polskiej państwowości, przynajmniej no, w takim ograniczonym, ale jednak istniejącym na mapie Europy kształcie. W śpiewniku Pieśni Patriotycznej, gdzie znajdujemy najstarszą wersję tego tekstu Felińskiego, czytamy w drugiej i w trzeciej zwrotce. Wróć naszej Polsce świetność starożytną i spraw, niech odtąd szczęśliwą zostanie, niech zjednoczone dwa narody kwitną i błogosławią jego panowanie. Dwa narody, no to Polska i Rosja, a jego panowanie, czyli cara Aleksandra i króla Aleksandra. Trzecia strofa. Boże Najświętszy, przez Twe wielkie cudy oddalaj od nas klęski, mordy boju, połącz wolności węzłem Twoje ludy pod jedno berło anioła pokoju. No wiadomo, kto jest tym aniołem pokoju, prawda? Oczywiście na pewno Państwo macie rację, przypuszczając, że od samego początku ta pieśń nie u wszystkich cieszyła się popularnością. No, odtrącał trochę jej hołdowniczy ton. To też pół roku później, w lutym 1817 roku, na łamach pamiętnika warszawskiego ukazała się nowa wersja. Jej autorem był Antoni Gorecki. Kto to był? No też poeta, bajkopisarz, patriota, też żołnierz powstania listopadowego, z którego wyszedł w randze pułkownika, też oczywiście ranny, leczył rany, potem emigracja, Drezno, przyjaźń, wielka przyjaźń z Adamem Mickiewiczem, potem pobyt w Paryżu. Związek z Mickiewiczem był tak głęboki, że nawet syn Antoniego Goreckiego, Tadeusz, ożenił się z córką Adama Mickiewicza, z Marią. Gorecki spoczywa na cmentarzu drogim polskiemu sercu Montmorency pod Paryżem. Między innymi malarz Tadeusz Makowski tam również ma swój grób. Otóż ten Gorecki napisał jeszcze dwa inne hymny do Boga, którego incipit pierwszy brzmi o przedwieczny wiekuisty, a drugiego hymnu ty, co stworzywszy światu w szereg mnogi. Proszę Państwa, znaczący był już tytuł tej zmodyfikowanej wersji hymnu. Hymn do Boga o zachowanie wolności, a więc już nie hołdowniczy w stosunku do monarchy, prawda? A incipit jego brzmiał o ty, którego potężna prawica. Warto wiedzieć, że tak kiedyś Polacy zaczynali tę pieśń. Natomiast fraza zamykająca brzmiała: zostaw nas, Panie, przy wolności darze. No i wreszcie jeszcze przed rokiem 20, a proszę zobaczyć, że to jest wszystko krótki czas. 1816 wersja Felińskiego, luty 1817 wersja Goreckiego, a przed 1820 jakiś student, nie znamy jego nazwiska, dokonał takiej kontaminacji, czyli skrzyżowania tych dwóch tekstów i stworzył no, pewną nową jakość. To jest właśnie to mniej więcej, co my dzisiaj śpiewamy w bardzo okrawkowej jednak postaci, trzeba sobie powiedzieć. Natomiast melodia Kaszewskiego została jakby zaniechana i posłużono się melodią hymnu, znaczy hejnału maryjnego, bądź pozdrowiona panienko Maryjo. A to jest również melodia pieśni Serdeczna Matko. Proszę zauważyć, że melodia Serdeczna Matko jest tożsama z melodią hymnu Boże coś Polskę. I oczywiście od tego momentu, mówimy tutaj jeszcze o chwili przed rokiem 1820, ta pieśń jest przede wszystkim pieśnią konspirantów polskich, prawda? Także już tutaj daleko od tego pierwszego przesłania odeszła. Wymowne było wykonanie jej publiczne 29 listopada 1861 roku, to jest rocznica Nocy Listopadowej. Odbyła się msza żałobna w kościele Karmelitów na Lesznie, a wieczorem grupa młodzieży wróciła i na bruku klęknąwszy
odśpiewała pieśń, ale już z refrenem Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Z tym, że wtedy śpiewano Ojczyznę wolność racz nam wrócić, Panie. Taka drobna różnica. O atmosferze tych śpiewów właśnie, tych aktów patriotyzmu i głębokiej wiary, bo to jedno z drugim ściśle się wiązało, pisał w 1861 roku Mieczysław Romanowski, wspaniały człowiek, wychowanek Uniwersytetu Lwowskiego i z młodzieżą lwowską, z oddziałem stworzonym z niej, poszedł do powstania styczniowego i w nim poległ. Romanowski pisał o tej chwili, o tej atmosferze. O, módl się, Polsko, dziś ci jeszcze pora czerpać otuchę w modlitwie i pieniu. Miłą jest niebu piersi twej pokora i ból w twem słowie i łza w twem spojrzeniu. W cichości jeszcze Pan twych modłów słucha. O, módl się, Polsko, i pokrzepiaj ducha. 1862 rok, nie dziw, że pieśń została surowo zakazana. Traktowano jej publiczne, czy to jednoosobowe, czy zespołowe wykonanie jako przestępstwo, karano za to więzieniem. No i oczywiście stała się marsylianką roku 1863. Ale trzeba dodać, że powstały dziesiątki, jeśli nie setki parafraz tego tekstu, w zależności od dramatycznych chwil, które przeżywał naród w tamtym czasie. Stąd też refleks tych dramatycznych chwil znajdujemy w kolejnych dodanych zwrotkach. Oto one. Boże Najświętszy, od którego woli istnienie świata całego zależy, wyrwij lud polski z tyranów niewoli, wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży. Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany, świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi. Spojrzyj na lud Twój, niewolą znękany, przyjmij ofiary synów polskiej ziemi. Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie, za naszych braci poległych błagamy, by ich męczeństwem uwieńczone skronie nam do wolności otworzyły bramy. Jedno Twe słowo, o wielki nasz Panie, z prochów nas podnieść znowu będzie zdolne. A gdy zasłużym na Twe ukaranie, obróć nas w prochy, ale prochy wolne. W tej pieśni, jak Państwo widzą, przenikają się w sposób niezwykle wymowny dwie nuty. Nuta właśnie religijna i nuta patriotyczna. To jest pieśń, którą śpiewa się już nie jak spełniając prośbę Konstantego, myślał Alojzy Feliński, na cześć cara czy króla, ale Deo et Patrie, czyli Bogu i Ojczyźnie. No i oczywiście do 1926 roku, już po odzyskaniu niepodległości, hymn ustanowiono w 1927 roku, to Boże coś Polskę funkcjonował jako paralelny hymn w stosunku do Mazurka Dąbrowskiego. No i dobrze, i w związku z tym domyślacie się Państwo, że rok 1918 też się jakoś musiał zaznaczyć w kolejnej strofie, tym razem już stanowiącej konkluzję tego hymnu. Powstała z grobu na Twe władne słowo Polska, wolności narodów chorąży. Pierzchnęły straże, a ponad jej głową znowu swobodnie orzeł biały krąży. Ja kilka lat temu tutaj wygłosiłem taki wykład o pieśniach, w które wpisał się los narodu. Niewątpliwie ta pieśń jest sztandarowym przykładem tego właśnie związku jej cały czas kształtującego się, docieranego, reformowanego, parafrazowanego tekstu z losami narodu. No i posłuchajmy wobec tego teraz trzech strof, a ta trzecia to jest właśnie ta, która dopisana została jako dziękczynienie po 11 listopada 1918 roku.
druga ważna w historii polskiej i także w historii polskiej religijności, Carmen Patrie, to jest pieśń Gaudemater Polonia. Kilka słów o okolicznościach jej powstania. Powstania w XIII wieku. Oczywiście pieśń jest hołdem wobec biskupa męczennika Stanisława Szczepanowskiego. Autorem tej pieśni, co pokazały dopiero niedawne odkrycia muzykologów, jest Wincenty Skielczy, to jest miejscowość w województwie opolskim, duchowny, poeta, dziejopis, także muzyk. No i on w roku 1254 z okazji kanonizacji świętego Stanisława ze Szczepanowa, przedtem napisał jego biografię, a w tym roku z okazji tej kanonizacji rymowane oficjum, które od pierwszej linijki nazywa się Dies Adest Celebris, nadchodzi dzień uroczysty. No i jedną z części tego oficjum jest pieśń Gaudemater Polonia, Ciesz się Matko Polsko. Czyli wiemy, kto jest autorem tekstu, Wincenty Skielczy. A kto jest autorem muzyki? Święty Tomasz z Akwinu. Otóż mianowicie święty Tomasz z Akwinu napisał, miał wielki kult do świętego sakramentu, napisał 5 wielkich hymnów i właśnie jednym z tych hymnów jest pieśń Verbum Supernum Brodiens, niebiańskie słowo jawiąc się u Ojca po prawicy trwa. I dwie ostatnie strofy tego hymnu to jest O salutaris hostia, czyli o zbawcza hostio godna czci. Proszę zwrócić uwagę, że my również śpiewamy dzisiaj pieśń O zbawcza hostio na tę samą melodię, co Gaudemater Polonia, ponieważ to jest melodia świętego Tomasza z Akwinu. Pieśń ta rozpoczyna się słowami. Gaudemater Polonia, prole fecunda nobili, summi regis magnalia, laude frequenta vigili. Leopold Staff tak to tłumaczy. Raduj się, Matko Polsko, sławne potomstwo płodna, króla królów i najwyższego Pana wielkość uwielbiaj chwałą przynależną. Już w średniowieczu śpiewało ją rycerstwo polskie po odniesionym zwycięstwie, później śpiewa naród w uroczystych chwilach. Dodać wypada, że niezwykle udaną harmonizacją, czyli opracowanie na czterogłosowy chór, zawdzięczamy Teofilowi Klonowskiemu. To był w XIX wieku, Wielkopolska, jak wiadomo, odzyskiwała polskość poprzez śpiewy, chóry i tak dalej. On takim był animatorem właśnie tego ruchu śpiewaczego. No i był kompozytorem, dyrygentem, właśnie animatorem i opracował harmonizację tej wspaniałej pieśni i wydał ją w takim zbiorze o tytule Szczeble do nieba, czyli zbiór pieśni z melodyjami w kościele rzymskokatolickim od najdawniejszych czasów używanych. Poznań 1867. Proszę Państwa, ale na pieśń Gaudemater Polonia należy spojrzeć, mając na względzie szczególne odniesienie Jana Pawła II, a wcześniej Karola Wojtyły, do Stanisława ze Szczepanowa, prawda? Bo przecież był wielkim jego czcicielem. Przypomnieć warto, że 2 listopada 1966 roku, czyli 70. rocznica, właśnie 4 dni temu, jego prymicyjnej mszy, którą celebrował w katedrze wawelskiej, w krypcie świętego Leonarda, a więc w katedrze wawelskiej, w świątyni, w której znajdują się relikwie Stanisława Szczepanowskiego, a dzień wcześniej, 1 listopada, to jest wyjątek, w Dniu Wszystkich Świętych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Adamasa Piechy w tym właśnie budynku biskupów krakowskich, Franciszkańska III, z którego okna później przemawiał jako papież. Otóż mianowicie w książce Dar i Tajemnica, którą napisał Jan Paweł II w 50. rocznicę święceń, pisze tak.
Pragnąłem uwydatnić moją żywą więź duchową z historią narodu, która na Wzgórzu Wawelskim znalazła swą szczególną kondensację. A więc właśnie celebrował tę pierwszą w życiu mszę jako kapłan przy relikwiach świętego Stanisława ze Szczepanowa. Ale ja muszę powiedzieć, że jest tutaj za chwilę Państwu pewien epizod właśnie też z życia młodego Karola Wojtyły, przypomnę, który unaocznia nam, że dla niego ta postać święty Stanisław ze Szczepanowa, Bolesław Śmiały, to były osoby nie jakieś z odległej przeszłości, tylko bardzo realne, bliskie po prostu, na wyciągnięcie ręki. Dlatego, że 1 listopada 1941 roku, właśnie teraz minęła 75. rocznica, była premiera Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka, którego jednym z aktorów był właśnie młody Karol Wojtyła, przedstawiali w bardzo kameralnym gronie, właściwie w prywatnym mieszkaniu w Krakowie, no jest to wojna, prawda, Króla Ducha Słowackiego. Wśród widzów, może warto przypomnieć, Stanisław Pigoń, Kazimierz Wyka, Jerzy Turowicz, Zofia Kosak-Szczucka. O, tacy widzowie byli tego wydarzenia. A Danuta Michałowska, jedna z aktorek tego teatru, a później w czasie Festiwalu Solidarności wybrana jako rektor Akademii Teatralnej w Krakowie, wspomina o tym wydarzeniu w sposób niezwykle poruszający. Kotlarczyk powierzył mu, czyli Karolowi, kończący spektakl monolog Bolesława Śmiałego. Monolog ten stanowi naczelny wątek rapsodu piątego, jest przywołaniem pamięci o dramacie, jaki rozegrał się pod koniec XI stulecia między Wawelem a Skałką, między królem a biskupem Stanisławem. Do dziś mam w pamięci wspaniałe wykonanie owego monologu przez 21-letniego Karola Wojtyłę. Już w czasie prób słuchaliśmy go z podziwem i dreszczem grozy, ale owego 1-listopadowego wieczoru osiągnął najwyższy stopień ekspresji artystycznej. Było to wykonanie pełne napięć, dynamiki, nie zatracające jednego odcienia znaczeniowego. Przedstawiał te dramatyczne zdarzenia z tak pełnym zaangażowaniem, że wierzyło się każdemu słowu, a szczególny urok osobowości Karola jednał sympatię dla nieszczęsnego monarchy. Po 2 tygodniach powtarzamy Króla Ducha w innym mieszkaniu, dla innej publiczności. Wszystko szło normalnym, szczegółowo wypracowanym torem. Czekaliśmy w napięciu na finalny, tchnący dramatyzmem rapsod piąty, ten o Bolesławie Śmiałym. I oto dzieje się coś niebywałego. Karol przedstawia całkiem odmienną wersję tego samego przecież tekstu. Mówi cicho, monotonnie, w sposób zupełnie pozbawiony owych przejmujących tonów namiętności. Pychy, buntowniczej pasji, a także rozpaczy wobec zarysowującego się upadku państwa, nad którym zaciążyła klątwa króla. Byliśmy zaskoczeni, rozczarowani i po prawdzie oburzeni. Zasypaliśmy Karola pytaniami, zarzutami. Co się stało? Jak mogłeś? Dlaczego? Pamiętam dobrze zdumiewający sens jego odpowiedzi. Przemyślałem sprawę. To jest spowiedź, tego chciał Słowacki. Więc proszę zobaczyć, kim są te dramatis personae tego dramatu, który rozegrał się między, jak pisze Michałowska, Wawelem a Skałką. Są to bardzo bliskie, prawda, osoby. Cała rzecz jakby rzutuje na los narodu, na los Kościoła i na mój los, tak to odczuwał młody Karol, prawda? Ale ostatnie słowo w tej sprawie jeszcze powiedział wtedy, kiedy wracał z Rzymu w 1967 roku, otrzymawszy nominację kardynalską, kapelusz kardynalski z rąk Pawła VI, zatrzymał się w Osjak na południu Austrii, gdzie jest domniemany grób Bolesława Śmiałego
i odprawił tam mszę świętą za spokój jego duszy. I jeszcze niedługo przed wyniesieniem na stolicę apostolską napisał poemat pod tytułem Stanisław, w którym jeszcze raz nawiązał do tych dramatycznych chwil. Proszę Państwa, w związku z tym ja myślę, że należy przypomnieć pełne brzmienie tej paremi Terencjusza, że mają swoje losy książki. Ona brzmi tak. Pro captu lectoris habent sua fata libelli. To znaczy w zależności od pojętności czytelnika mają swoje losy książki. Chciałoby się powiedzieć pro captu auditoris habent sua fata carmina. W zależności od pojemności, od wrażliwości, od świadomości historycznej, od duchowego związku z kulturą narodu, słuchacza, ta pieśń ma swoją wymowę. Bo proszę zauważyć, że ona nabrała zupełnie nowego tonu w tym momencie, kiedy w 900. rocznicę śmierci biskupa męczennika przybywa do Polski no kto? Następca biskupów krakowskich na stolicy świętego Stanisława, a zarazem następca biskupów rzymskich na stolicy świętego Piotra. I wtedy dzwony w świątyniach całego kraju, dzwoni Zygmunt i ta pieśń ma zupełnie inną wymowę, prawda? Raduj się, Matko Polska. Polsko, bo oto przybywa następca świętego Piotra, a zarazem dziedzic tradycji świętego Stanisława. Zgodzicie się Państwo, że kontekst, a zarazem też ta świadomość ludzi, czym jest ta historia, tych 900 lat, prawda? To wszystko jednocześnie nadało nową dymensję tej pieśni i ja myślę, że no wtedy oczywiście jak się tego słuchało, jak chór zaczął śpiewać Gaudem Mater Polonia, to ludzi rzeczywiście przenikał dreszcz. Znakomitym eseju na temat liturgii, a także roli muzyki w kontekście liturgii jeszcze jako kardynał Józef Ratzinger pisał. Tytuł tego eseju Das neue Lied des Herrn, nowa pieśń dla Pana, dostępny w języku polskim. Otóż on mianowicie zastanawia się nad tym, jaka powinna być ta muzyka sakralna. Czy jest w całym psalterzu, w którym, jak mówił święty Tomasz, znajduje się cała teologia właściwie, ale też i teologia sztuki sakralnej, muzyki sakralnej, czy da się wskazać taki jeden wers, który stanowiłby kondensat tego postulatu, tego programu muzyki sakralnej, jaka ona powinna być. I otóż zdaniem Józefa Ratzingera ten wers to jest z psalmu 47, brzmi tak. Psallite Deo nostro, psallite sapienter. I w
pięknym tekście rozważa różne przekłady tego wersu, mniej udane, bardziej udane, bardzo adekwatne i te adekwatne to mniej więcej wskazuje, to są takie. Grajcie w sposób pełen natchnienia albo śpiewajcie pieśń pełną artyzmu albo i ten wariant wynosi najwyżej Józef Ratzinger. Grajcie Bogu, jak tylko potraficie najpiękniej. I pisze wielki teolog. Spotkanie z Bogiem stanowi wyzwanie dla najwyższych zdolności człowieka. Wielkości Boga człowiek odpowiada tylko wtedy, gdy w miarę swych możliwości wkłada również w swoją odpowiedź całą godność piękna, wzniosłość rzeczywistej sztuki. Otóż wydaje się, że temu postulatowi niewątpliwie czynili zadość twórcy takiej no, muzyka sacra subtilis, czyli muzyki sakralnej najwyższego kunsztu tworzonej w Polsce. Poczynając od chorału notowanego notacją bezlinijną, zamkniętego w sakramentarium tynieckim, poprzez polifonię, muzykę polifoniczną, tak kunsztowną, jak ta tworzona w katedrze Notre Dame, a tymczasem tworzoną na obrzeżach południowych Polski w klasztorze sióstr Klarysek w Starym Sączu. Czy wreszcie polifonista mistrzowski późnego średniowiecza Mikołaj z Radomia. Czy wreszcie cudo poezji i muzyki, nie mające precedensu w kulturze europejskiej, 150 psalmów, nie przełożonych, ale kongenialnie stworzonych dla języka polskiego przez Jana Kochanowskiego i przyobliczonych w muzykę przez Mikołaja Gomułkę. Także inni mistrzowie renesansu, Bazylik, czy Wacław z Szamotu, czy genialny kompozytor przełomu renesansu i baroku, niewiele o nim wiemy, wiemy tylko, że działał w Łowiczu, dla biskupa Baranowskiego, ale wydał arcydzieło Offertoria et Communiones w 1611 roku w najbardziej prestiżowej oficynie w ówczesnym świecie w Wenecji. Nazywał się Mikołaj Zieleński, a potem mamy mistrzów baroku Bartłomiej Pękiel, organista i dyrygent Królów Polskich, także organista Katedry Wawelskiej i dyrygent. Potem jest gorczycki, późny barok, polski Händel, nazywany na epitafium tamtejszej katedry Gemma Sacerdotum, czyli perła kapłaństwa. No, są kompozytorzy świetni późniejsi, Karol Kurpiński, Józef Elsner, Stanisław Moniuszko, Niewiadomski, Szymanowski, a później Górecki, Kilar i tak dalej. Także tutaj rząd tych nazwisk tutaj wymienionych pobieżnie pokazuje, że Polska sprostała temu postulatowi Psallite Deo Sapienter. Chwalcie Boga pieśnią, jak umiecie najwspanialej i najkunsztowniej. Ale mieliśmy też wybitnych kompozytorów, którzy mieli zaplecze instytucjonalne, bo kultura, szanowni państwo, nie może rozwijać się tylko dzięki talentowi twórców. Muszą być instytucje. I oczywiście polska kultura dawnych wieków miała takie instytucje, które sprzyjały rozkwitowi muzyki sakralnej. To były różne kantorie, kapele, schole, orkiestry, chóry związane z klasztorami, z kolegiatami, z katedrami, z ważniejszymi świątyniami. No weźmy chociaż taką kapelę ojców Filipinów w Gostyniu, gdzie w zasobach biblioteki było 1000 partytur, a w ramach tej kapeli działali tacy mistrzowie jak Józef Zeidler, który był właściwie geniuszem, to jest taki polski Mozart. Pisał muzykę kongenialną w stosunku do Mozarta, tylko mało ludzi o tym wie, a państwo już wiecie, prawda? No, wypada sięgnąć po płyty Józefa Zeidlera, które wydaje właśnie festiwal muzyki sakralnej
w Gostyniu, na Świętej Górze. No i wreszcie, co jeszcze mogę powiedzieć? Taką instytucją niewątpliwie koronną była najznakomitsza kapela stworzona przez Zygmunta Starego. W 1540 roku ustanowił właściwie jej powstanie, a w 1543, czyli 3 lata później, po raz pierwszy zaśpiewała kapela rurantystów w kaplicy Zygmuntowskiej, czyli w arcydziele architektury brzmiały arcydzieła muzyki sakralnej. Król ustanowił, że kapela ta ma śpiewać do końca świata, praktycznie śpiewać Bogu Najwyższemu po wszystkie czasy, prawda? Nie poszedł śladem Jurka Owsiaka i jeden dzień dłużej, ale to wystarczyło, że o kapeli rurantystów będą pamiętali ludzie za 500 lat, a autorzy tego porzekadła pewnie mniej. Otóż mianowicie wykonywano tam codziennie mszę o zwiastowaniu Najświętszej Marii Pannie z sekwencją Rorate Celi. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry. Za 3 tygodnie już zabrzmi znowu ta pieśń w naszych świątyniach. Ale proszę Państwa, w tej kaplicy Zygmuntowskiej, w której przez 300 lat odbywały się prawykonania największych arcydzieł polskiej muzyki sakralnej, renesans, barok, prawda, okres początku XIX wieku. Otóż ta kaplica sama, omodlona muzyką, ona sama śpiewa, wyobraźcie sobie Państwo, ponieważ na zewnątrz, na fryzie obiegającym na poziomie belkowania bryłę kaplicy Zygmuntowskiej, mamy wypisane słowa pieśni łacińskie. Non nobis domine, non nobis sed nomini tuo. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu Twojemu. A dokładnie jest to początek hymnu, który brzmi tak. Non nobis domine, non nobis, set nomini tuo da gloriam, propter misericordiam et veritatem tuam. Czyli, może znowu sięgnijmy do przekładu Jana Kochanowskiego, nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu, ale czyń sławę imieniowi Twemu. Niechaj wiadome, niechaj znaczne wszędzie, Twe miłosierdzie, Twoja prawda będzie. Da gloriam propter misericordiam tuam. Proszę Państwa, czy Państwa to nie uderza, że 500 lat wcześniej Berecci, czyli konstruktor tej kaplicy, Zygmunt Stary, ustalili, że ta kaplica będzie śpiewała, gloryfikowała miłosierdzie Boże w mieście, z którego 500 lat później pójdzie na stolicę biskupów Rzymu piewca Bożego Miłosierdzia. I że to Kraków stanie się stolicą Bożego Miłosierdzia. I że w tym właśnie Krakowie w roku Miłosierdzia odbędzie się Światowe Dni Młodzieży i że hymnem tych Światowych Dni będą słowa błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Co za prorocze słowa w tej kaplicy Zygmuntowskiej. Proszę Państwa, no ale teraz zastanówmy się nad jedną kwestią, jak te wspaniałe polskie pieśni, jak mówię, słane od z górą 1000 lat ku niebu, jak one zakorzenione są w tradycji chrześcijańskiej. Otóż wydaje się, że na przykład no taka pieśń tak głęboko tkwiąca w polskich sercach jak Pod Twoją Obronę, prawda? No, przypomnijcie sobie Państwo te sceny w wagonach zesłańców, prawda, na Sybir śpiewano Pod Twoją Obronę, żołnierze Polacy więzieni. No, na ten ostatni akt też śpiewali Pod Twoją Obronę. Często Polacy śpiewają Pod Twoją Obronę. No, absolutnie polska pieśń. Otóż nie. Jest to najstarsza pieśń maryjna, której zapis, a zapis to nie znaczy, że ona wtedy powstała, powstała najprawdopodobniej wcześniej, znajduje się w III wieku, na początku III wieku w liturgii koptyjskiej na Boże Narodzenie. Jest to tekst oczywiście grecki, prawda? Hipotensen eusplanchnian kataphegomen theotoke. To jest Pod Twoją Obronę uciekamy się Boga Rodzico. W XI wieku dopiero
ta pieśń zyskała kształt łaciński. Subtuum presidium confugimus, prawda? No i wreszcie kształt polski. Czyli pieśń istniała no, 800 lat przed powstaniem państwa polskiego. Została przyswojona. No, co do tego, że Święty Boże tak pięknie też gloryfikowany przez poezję polską, to nie mamy wątpliwości. To jest na pewno twór polski, prawda? Par excellence, prawda? Albo na przykład taka cudowna pieśń wielkopolska Ludu mój ludu. Otóż muszę państwa znowu rozczarować. Nie, to nie jest twór polski. To są same źródła chrześcijaństwa, ponieważ to są dwie pieśni, które związane były z improperiami, czyli to jest nabożeństwo wielkopiątkowe. Improperia, czyli wyrzekania, skargi, prawda, samego Jezusa, który skarży się, że jego dobrodziejstwa spotkały się z niewdzięcznością ludzi i śpiewa populem eu quid fecit tibi. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? Czymem zawinił, albo w czym zawinił. To jest Jerozolima, IV wiek. Już tak koło liturgię Wielkiego Piątku celebrowano, a po każdej zwrotce śpiewano Trishagion, czyli Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny. Następnie kolejna strofa Ludu mój ludu i znowu Święty. Ale śpiewano w dwóch językach. Najpierw śpiewano po grecku, Hagios o Theos, Święty Boże, Sanctus Deus, Hagios Ischiros, Święty Mocny, Sanctus Fortis, Hagios Athanatos, Eleison Imas. Miserere nobis, prawda? Czyli zmiłuj się nad nami. Więc, ale skąd ona się wzięła raptem w polskich kościołach? No otóż mianowicie właśnie w Jerozolimie, znaczy w Ziemi Świętej działał święty Hieronim. Zresztą pochowany jest w kościele Narodzenia w Betlejem. Działał w Ziemi Świętej i w związku z tym poinformował papieża Damazego, którego pontyfikat przypadał na lata 366-384. I papież Damazy bardzo gorliwie implantował liturgię jerozolimską na grunt rzymski. I tak to wygląda. Więc dwie te pieśni cudownie jakoś tak no, stanowiące esencję polskiej religijności zawdzięczamy pierwszym wiekom chrześcijaństwa. A jak to brzmiało, to króciuteńki tego fragment, bo to była oczywiście modlitwa śpiewana trwająca kilkadziesiąt minut. Posłuchajcie teraz państwo.
mówiąc o zakorzenieniu naszych pieśni w kulturze chrześcijańskiej w odległych wiekach, nie sposób nie wspomnieć o niedawno skomponowanej przecież, 1976, słynnej symfonii pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego, gdzie w pierwszej części symfonia na sopran i orkiestrę smyczkową, sopran śpiewa fragment tekstu, jednego z najstarszych polskich tekstów i najbardziej cenionych właśnie w kulcie maryjnym tekstów polskich, Lament Świętokrzyski. Synku miły i wybrany, rozdziel z matką swoje rany, a wszakom cię, synku miły, w swym sercu nosiła, wszakom tobie wiernie służyła, przemów ku matce, bym się pocieszyła. To jest fragment. Fragment tekstu, który powstał w klasztorze na Łyścu, na Świętej Górze, stąd Góry Świętokrzyskie, prawda? Klasztorze benedyktynów, starym, ufundowanym już przez Bolesława Krzywoustego. I tekst jest duży. To jest właściwie prawdopodobnie dzieło opata tego klasztoru, Andrzeja ze Słupi. Żale Matki Boskiej pod krzyżem, którego fragment tutaj zacytowałem, nie powstały, jakby to powiedzieć, ex nihilo w XV wieku tam, tylko odwołują się do o niemal 1000 lat starszego tekstu. Wyobraźcie sobie Państwo, którego autorem jest biskup Poitiers, Venantius Fortunatus, działający w drugiej połowie VI wieku. I w związku z taką niezwykłą uroczystością, jaka miała miejsce w Poitiers, to był rok, o ile pamiętam, 569, mianowicie cesarz bizantyjski Justyn przysłał księżniczce Radegundzie fragment drzewa Krzyża Świętego. No i w związku z tym wielka uroczystość. Fortunatus napisał ogromną właściwie taką symfonię słowa, której trzecia część zaczyna się od słów Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis. Krzyżu Święty, nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Czyli pieśń Krzyżu Święty to jest po prostu recepcja dzieła Fortunatusa z VI wieku, prawda? Czyli tekst powstał cztery prawie wieki wcześniej przed powstaniem państwa polskiego. A my to też śpiewamy i to jest tak bliskie naszej duszy, prawda? Proszę Państwa, wobec tego proszę zobaczyć, że co się dzieje, to jak się odkrywa, gdybyście Państwo byli w Troi, to zobaczycie, że są różne warstwy, prawda? Im bardziej w głąb wchodzimy, to tutaj X wiek, VIII, VII i tak dalej. No tak samo tutaj to są te warstwy archeologiczne polskiej religijności, polskiej muzyki sakralnej. Najpierw mamy tekst właśnie Fortunatusa. Następnie mamy Lament Świętokrzyski, czyli XV wiek. Następnie mamy Gorzkie Żale, bo to z tego samego pnia idą, których celebrację rozpoczęto w 1704 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. No a potem mamy Stabat Mater Karola Szymanowskiego, inspirowane Gorzkimi Żalami. A potem mamy Symfonię Pieśni Żałosnych Henryka Góreckiego. Czy to Państwa nie zadziwia? To jest zupełnie fascynujące. Proszę Państwa, teraz kilka słów o genialnych słowach, o tych tekstach polskich pieśni religijnych, bo niby są to przekłady czasem są to oryginalne teksty, no ale weźmy takie psalmy Kochanowskiego, no to jest po prostu coś porażającego, to jest pomnik kultury literackiej Europy. Wobec tego zwracam uwagę na Państwu na może trzy teksty, trzy króciuteńkie teksty, mianowicie cała Księga Psalmów
naszpikowana jest takim wołaniem właśnie Laudate Dominum, omnes gentes, chwalcie Pana, wszystkie narody i tak dalej. W każdym razie ten najważniejszy imperatyw jest wyrażony właśnie lauda, laudate, chwal, uwielbiaj, chwal. Kto ma chwalić? Wszyscy, całe uniwersum, nie tylko ludzie, ale przede wszystkim niebo, ziemia, słońce, gwiazdy, zwierzęta, rośliny, kwiaty, trawy, wszyscy. Raz po raz pojawia się ten moment. Ale proszę Państwa, i oczywiście jest konkluzja tego motywu, głównego toposu Księgi Psalmów, to jest ostatnia linia Psalmu 150. Omnis spiritus laudet dominum. Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana. No dobrze, ale kto się równa z takim tekstem? Kiedy ranne wstają zorze, tobie ziemia, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon Boże wielki. Franciszek Karpiński. Ale ja Państwu coś pokażę, na tym się jeszcze nie kończy sprawa. Do tego tekstu napisał muzykę Karol Kurpiński. Weźmy drugi tekst, stanowiący niewątpliwe mistrzostwo świata. To jest tekst tego samego autora. Wspaniała kolęda, Bóg się rodzi, moc truchleje, prawda? Proszę Państwa, wydana została w 1792 roku, Pieśni nabożne, taki tytuł był tego zbioru. No i oczywiście kilka wersów właściwie zawiera w sobie największe tajemnice, to znaczy tajemnice wcielenia, prawda? Cztery wersy. I przy czym jaki jest kunszt tego tekstu niezwykły, mianowicie artysta operuje tutaj przeciwstawieniami. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice i nieskończony, wzgardzony, ale też okryty chwałą. Śmiertelny, ale jednocześnie król nad wiekami. Są to rzeczy nie do pogodzenia. Ja jestem bardzo niefotogeniczny. Nie do pogodzenia w naturalnym czy przyrodzonym porządku rzeczy, ale przecież wtedy, kiedy Zbawiciel wchodzi w historię człowieka, to zostaje zawieszony przyrodzony porządek rzeczy, prawda? Ale co ciekawe, otóż profesor Krzyżanowski zauważył, że to nie jest taki całkowicie jakby to pomysł Franciszka Karpińskiego, że ta właśnie koncepcja antytez, ona się pojawia w kolędzie średniowiecznej Altitudo quid hic jaces. I także w kazaniach gnieźnieńskich mamy podobny wariant. Czy to obniża rangę wyczynu artystycznego Franciszka Karpińskiego? Nie. Bo proszę Państwa, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby słowo oryginalny tłumaczyć bardzo powierzchownie. Niezwykły, niepowtarzalny, nieporównywalny i tak dalej. Nie. Oryginalny, zgodnie z łacińskim słowem origo originis, źródło. Źródło. Znaczy oryginalny to jest taki, który tworzy coś istotnego, ale wynikającego z jakichś źródeł właśnie, wielkich źródeł, prawda? Sięgać do źródła, a tworzyć nowe. To jest dopiero wyczyn. I takim właśnie artystą był Franciszek Karpiński. No ale teraz kolęda. Sama melodia, wtedy kiedy ona, ta kolęda miała swoją premierę podczas pasterki w kościele Farnym w Białymstoku, jak mówię, 1792, ona miała inną melodię. Śpiewana była w różnych wariantach melodycznych. Wreszcie wziął się, że tak powiem, do rzeczy, do roboty Karol Kurpiński, autor pieśni Kiedy ranne wstają zorze, i stworzył melodię tę, którą my śpiewamy. Stworzył, no znowu nie całkiem, wywiódł ją jakby z ducha poloneza koronacyjnego królów polskich, który już był w czasie Stefana Batorego już był grany, prawda? No znowu źródło, prawda, i oryginalność. No mamy królewską kolędę, prawda, na cześć króla świata.
Więc jak chcę Państwu zwrócić uwagę na wagę tych pieśni. Za chwilę będę mówił o Janie Pawle, który wskazywał właśnie na ten skarbiec niezwykły, jaki mamy, ta polska pieśń. Ale warto tutaj przypomnieć słowa Witolda Gombrowicza. On pisze w dzienniku w pierwszym tomie, zachwyca się właśnie tą zdolnością chrześcijaństwa do wyrażania najgłębszych, najbardziej skomplikowanych prawd w sposób bardzo prosty, dostępny. Stąd gwałtowna w nas potrzeba języka tak prostego i zasadniczego, iż by mógł on być miejscem, na którym spotyka się filozof z analfabetą. I stąd podziw nasz dla chrześcijaństwa, które jest mądrością obliczoną na wszystkie umysły, śpiewem na wszystkie głosy, od najwyższych do najniższych, mądrością, która nie musi się przetworzyć w głupotę na żadnym szczeblu świadomości. No genialna jakby definicja, prawda, wielkości właśnie chrześcijaństwa. No i wreszcie proszę zwrócić uwagę znowu na jeden element, mianowicie to jest kolęda oczywiście, pieśń, ale jednocześnie ta nuta patriotyczna. 1792 to rok po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja, a zatem wołanie do Pana dziejów o błogosławieństwo dla ojczyzny jest tutaj jak najbardziej. A poza tym ten zapach, który wtedy już, że tak powiem, był odczuwalny, prawda, no, zbliżał się drugi i trzeci rozbiór, to wisiało w powietrzu. Więc stąd słowa, podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. Znowu, Deo et Patrie, tak jak w Boże coś Polskę, prawda? No więc właśnie mówiłem Państwu, że podczas swoich podróży apostolskich do ojczyzny Jan Paweł II miał taki właśnie zwyczaj, że czasem rozpoczynał te swoje homilie od zacytowania jakiejś pieśni. Z tego cytatu wywodził jakąś myśl, którą rozwijał w homilii. Czasem jakiś cytat z pieśni zamykał to wystąpienie Ojca Świętego. Jakby pokazywał nam, ile prawd, ile mądrości, prawda, mieści się w tej skarbnicy, jaką jest polska pieśń. Te cudowne teksty, no i te genialne melodie, które dzisiaj jakoś, no nie wiem, coraz bardziej są zaniedbywane, prawda, w naszym Kościele. Otóż chciałem Państwu też pokazać jeden z przykładów, może najbardziej wymowny, mianowicie wieńczy ostatnią homilię w ojczyźnie. Ostatnią homilię wygłoszoną po polsku dla rodaków w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 roku. Otóż to jest homilia, gdzie w miarę, że tak powiem, zagłębiania się w te słowa, które Ojciec Święty mówił, można było dostrzec, że właściwie jest to jakaś parafraza słynnego hymnu maryjnego Salve Regina, powstałego w XI wieku. Praktycznie to słowo Ojca Świętego oplatało te słowa Salve Regina. Z każdym kolejnym słowem homilia coraz bardziej czytelnie stawała się pieśnią. Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Twemu Synowi. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. Zwróć na nas swe miłosierne oczy. Wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich, cierpiących odkrywaj serce możne. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzuconym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. I tak ogarnia Ojciec Święty wszystkie stany, a dalej mówi już słowem Salve Regina. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. Łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Ja, oczywiście to były dwa najsilniejsze momenty w historii pielgrzymek Ojca Świętego. Właśnie to Gaudem Mater w 1979 roku i to kazanie człowieka, który ogołocony został ze wszystkich swoich mocy, przede wszystkim łamiącym się głosem, niewładnym właściwie, strasznie słabą dykcją, właśnie, ale przez to wszystko, przez tę zasłonę przebijała się idea, mianowicie powiem rodakom ostatnie kazanie, gdzie będę właściwie śpiewał Salve Regina. I to było bardzo wymowne, ponieważ tego dnia już wyjechał z kraju i nigdy miał nie wrócić. I właśnie słowami pieśni Hermana z Reichenau, tego Leonarda da Vinci XI wieku, czy Kopernika, jak ktoś chce, słowami tej pieśni polecał swoich braci, swoje siostry, swój naród królowej nieba i królowej korony Polski. Ale proszę Państwa, te słowa Salve Regina Mater Misericordiae, one mają jeszcze głębszy sens, ponieważ dwa dni wcześniej Ojciec Święty poświęcił w Łagiewnikach Świątynię Bożego Miłosierdzia. A tutaj ostatnią homilię właśnie kieruje do Mater Misericordiae, do Matki Miłosierdzia. Proszę zobaczyć, jakie to jest wszystko głęboko przemyślane. I jak Ojciec Święty nam unaocznił, ile można powiedzieć przy pomocy pieśni, jeszcze jak można wykroczyć poza jej dosłowny tekst. Prawda? Więc to jest, no i wreszcie, ponieważ Kalwaria Zebrzydowska, no to są te dróżki, to są te wizyty małego Karola z ojcem, prawda, tam właściwie uczył się wiary i tej pobożności maryjnej. Wobec tego, skoro w Kalwarii wszystko się zaczęło, to i w Kalwarii wszystko się musiało zakończyć. A zatem ostatnie słowa tej homilii brzmiały tak. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawieszam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam. I Tobie raz jeszcze wyznaję. Totus tuus, Mario, totus tuus. Amen. Proszę Państwa, pieśń w tych homiliach Jana Pawła II odgrywa. Czekam na jakąś pracę, że tak powiem, doktorską na temat właśnie władania cytatem z pieśni i rozwijania przed milionową rzeszą właśnie całej głębi, całego bogactwa polskich pieśni. Ale muszę powiedzieć, że pieśń też stała się jakimś wehikulum, takim narzędziem komunikacji zupełnie spontanicznej, nieuzgodnionej wcześniej z Ojcem Świętym. Otóż mianowicie 2 czerwca 79 roku na Placu Zwycięstwa słyszymy takie słowa. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. Huragan braw. A raczej człowiek nie może sam siebie zrozumieć do końca bez Chrystusa. Coraz większy huragan braw. Ludzie odpowiadają.
Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Już brawa nie wystarczają, tylko przerywane są te wersy homilii, pamiętnej homilii, reakcją ze strony milionowej Rzeszy, która odzywa się słowami: my chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem, On nasz Pan. Albo: nie rzucim Chryste świątyń Twych, nie damy pogrzeć wiary. Albo: Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus władcą nam. Proszę Państwa, tak powstawał naród z kolan, tak dotąd zniewolony odzyskiwał pełnię religijnej świadomości i dawał temu właśnie wyraz, śpiewając pieśni, których dopiero cały majestat objawiał się w świetle słów Ojca Świętego. Bogdan Urbankowski w poemacie pamięci Jana Pawła II pisze: nie krył się w cichych katakumbach modlitw, lecz wyrywał najeźdźcom kraj, skibę po skibie, człowieka po człowieku. Jest też w Księdze Psalmów wielokrotnie powtarzany nakaz Cantate Domino Canticum Novum. Śpiewajcie Panu pieśń nową. No dlaczego? No dlatego, że człowiek właśnie objawia swoje podobieństwo do Stwórcy, kiedy jest twórczy, a twórczość również musi przejawić w zakresie sztuki sakralnej. To po pierwsze. Po drugie, śpiewajcie Panu pieśń nową dlatego, że jak mówi też Jan Paweł II, że należy prowadzić ewangelizację coraz to nowymi środkami dostosowanymi do kontekstu, do kultury, do danego czasu. To się nazywa w języku Kościoła aggiornamento, bardzo ważne słowo w kontekście II Soboru Watykańskiego, czyli wpisanie odwiecznych Bożych praw w kontekst naszego czasu, w nasze tu i teraz, wpisanie ich w naszą wrażliwość, prawda, w naszą zdolność pojmowania i przeżywania tych praw. Czyli taka hermeneutyczna funkcja tej coraz to nowej tworzonej muzyki sakralnej. I teraz proszę zobaczyć, co się stało po Soborze Watykańskim II, że nagle bardzo jakby młodzież stała się troską Kościoła, że należy, powiedzmy, no, te Boże prawdy jakoś też młodzieży uprzystępniać, poruszać jej serca. No i w związku z tym mamy tutaj taki wykwit pieśni, no, zupełnie jakby, no, w innym jakby, w innej formule niż ta muzyka subtilis, powiedzmy sobie, Gorczyckiego czy Szymanowskiego, czy no, nie wiem, jakiegoś Mikołaja Gomułki. Nie. Chodzi o pieśń popularną, pieśń, którą śpiewają setki, a może i miliony, ale pieśń, która również czyni zadość, no, standardowi, że się tak można wyrazić. Kiedyś Schönberg mówił, pocieszał się tak, że jest jakiś odepchnięty przez audytorium, prawda, że to, co w sztuce jest wielkie, to nie może być dla wielu, a to, co jest dla wielu, to z całą pewnością nie jest wielkie. Otóż możliwa jest wielkość dla wielu, możliwy jest szeroki zasięg społeczny, czegoś, co jest małe, proste, skromne, a jednak głębokie. No i teraz tutaj dotknąć można trzy przykłady. Pieśni Czarna Madonna, umiłowana przez Ojca Świętego. Oczywiście no jest to taka trochę popkultura, ale ja myślę, że kto jest autorem tej pieśni? Autorem jest organistka Katedry Częstochowskiej, Alicja Gołaszewska, która od 16 roku życia uczestniczyła w pielgrzymce
pierwszej warszawskiej i ona uczyła pielgrzymów pieśni, sama tworzyła nowe teksty i muzykę. I to jest właśnie taka pieśń pielgrzymkowa, ta Czarna Madonna. Stworzyła około 300 pieśni. Czarna Madonna została przetłumaczona na blisko 50 języków. Ale jest druga pieśń związana z czwartą pielgrzymką Ojca Świętego do Polski. To jest rok 1991. Był dwa razy w tym roku w Polsce, w czerwcu, prawda? Hasło tej pielgrzymki było Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I drugi raz przyjechał w sierpniu na Światowy Dzień Młodzieży. I na, jako hymn tego Światowego Dnia Młodzieży ojciec Jan Góra, już niestety świętej pamięci, napisał słowa Ojcze Abba. Muzykę do tej pieśni stworzył Jacek Sykulski, wybitny dyrygent churalny, obecnie prowadzący chór chłopięcy poznański. No, jest to talent wyjątkowej miary, także kompozytor i wychowanek ojca Góry, to jest ta młodzież dominikańska tamtego czasu. No i oczywiście zespół Jacka Sykulskiego nagrał. To było pierwsze nagranie w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No i pojechali do Częstochowy w dobrej wierze, że to jest właśnie... A w ogóle ojciec Góra był w komitecie organizacyjnym Światowego Dnia Młodzieży. No i niestety przeżyli rozczarowanie, ponieważ diecezja, która odpowiadała za te uroczystości, powiedzieli, nie, nie, no ta piosenka to w ogóle nie wchodzi w grę, bo my tu mamy inny plan, będą duże orkiestry, chóry, oratoria, takie rzeczy. Ojciec Góra, jak wspomina jego taki pomagier, on tam wytłoczył już te kasety, prawda, tej pieśni, że chwycił się za głowę, że to będzie klęska, że po prostu oni nie rozumieją młodzieży. Pojechali wobec tego szukać poparcia u Ojca Świętego w Rzymie. No i oczywiście obdarowali go tam tymi kasetami. Widocznie chyba jednak jakiś sygnał z Rzymu poszedł na Jasną Górę, bo tekst zarówno i melodia zaistniały i to w czasie pierwszego spotkania Ojca Świętego z młodzieżą. I wspomina właśnie Przemek, ten pomocnik Ojca Góry, tak. W trakcie nabożeństwa młodzież dominikańska, która siedziała po prawej ręce Ojca Świętego, zaczęła spontanicznie śpiewać Ojcze Abba. Było już ciemno. Jak ludzie chwycili się za ręce na tych błoniach pod Jasną Górą, to wszystkich przeszedł dreszcz. Wszyscy jesteśmy braćmi. Jesteśmy jedną rodziną. Tej prawdy nikt już nie zaćmi i teraz jest jej godzina. I wspomina Przemysław, że tego wieczora jeszcze 5 razy zabrzmiała pieśń. Włączyła się orkiestra filharmoniczna częstochowska. Jakoś tak wszyscy ze słuchu zaczęli, że tak powiem, towarzyszyć. No i nie zapomnę improwizacji, które zaprezentowała taka murzyńska śpiewaczka. Ja chcę Państwu pokazać atmosferę właśnie tej pieśni, która porusza serca miliony młodzieży na całym świecie, która stała się po prostu hitem. Sam ojciec Góra dziwił się, że po prostu zaskakiwało go to, że ta pieśń tak niesie, jak mówił do Jacka Sykulskiego. Ale wydaje mi się, że jest w tej melodii jakaś tajemnica, którą chyba zapożyczył Jacek Sykulski od Karola Kurpińskiego. Właśnie prostota, powtarzalność pewnej formuły, że po jednym wykonaniu to wpada w ucho, jakoś osiada w człowieku i nawet no, ktoś tak, że tak powiem, no, inertywny jak muzyk filharmonii jest w stanie sięgnąć po wiolonczelę i zaangażować się w tym śpiewie. Wobec tego posłuchajmy i zanurzmy się w tę atmosferę, którą jednak ewokuje ta pieśń.
generoso e la vita dà, ci ha liberati dalla morte e chiamandoci a sé ci ha fatti tutti figli suoi. To jest nagranie z Światowych Dni Młodzieży teraz z lipca, z Krakowa, z wieczoru z czuwania z Ojcem Świętym. No i wreszcie ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że oczywiście wiele pieśni Polska przejęła od świata chrześcijańskiego, ale to jest jeden z przykładów, jak Polska dała też młodzieży chrześcijańskiej świata taką pieśń. Ona jest śpiewana też w kilkudziesięciu językach, tutaj w trzech w tym wydaniu. No i wreszcie pieśń, której losy są absolutnie niezwykłe. To jest pod tym względem rekord. Chodzi o pieśń Barkę. Proszę Państwa, jaka właściwie jest przygoda owej pieśni? Gdzie się ona zaczyna? Otóż zaczyna się ona od księdza Stanisława Skopiaka, salezjanina, który wyświęcony został w centrum Salezjan w Lądzie nad Wartą i posłany został do Łodzi jako katecheta na pierwszą placówkę i w latach 1973, czy się nie mylę, zaraz zobaczymy, nie, 1965-68, tak. 65-68 kończył, będąc katechetą, studia w Akademii Muzycznej w Łodzi.
Nie skończył ich, bo został w 1968 roku wysłany do Turynu, do Centrum Salezjańskiego, ale tam ukończył magna cum laude, studia muzyczne w konserwatorium w Turynie. Potem zresztą był solistą, występował w filharmoniach we Włoszech, radio włoskie nagrywało też jego wykonania, śpiewał w Requiem Forego, między innymi solową partię, no ale został posłany na uzupełnienie studiów teologicznych do Rzymu, na Uniwersytet Lateraneński. Czyli ksiądz Stanisław Skopiak, proszę to zapamiętać, muzyk. Kogo on spotyka w Rzymie? Otóż on spotyka w Rzymie młodego salezjanina, który nazywa się Oscar Rodriguez Maradiaga. To jest dzisiaj jedna z najwybitniejszych postaci episkopatu Ameryki Łacińskiej. No, człowiek niesłychanie wykształcony, doktorat z teologii, doktorat z filozofii, doktorat z psychiatrii na Uniwersytecie w Innsbrucku, ukończone konserwatorium, kompozycja, fortepian. No, zaprzyjaźnili się, Maradiaga się zaprzyjaźnił ze Skopiakiem i kiedy Maradiaga pojechał do Hiszpanii na wakacje, przywiózł stamtąd śpiewniczek, w którym była pieśń Pescador Hombres, rybak ludzi. To jest jedna z tych pieśni, która zafascynowała zarówno Maradiagę, jak i Skopiaka. A autorem tej pieśni, w ogóle tego śpiewniczka, był ksiądz hiszpański Cezario Gabarain. Urodził się w krainie Basków, wcześniej wstąpił do tak zwanego niższego seminarium jako 10-letni chłopiec, ale świetnie, bo tam miał dobrą muzyczną edukację, praktycznie jako małe konserwatorium nieomal. Potem wyższe seminarium, wyświęcony na kapłana. No i proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie, kiedy kończy się II Sobór Watykański, a jedną z głównych trosk tego soboru była reforma liturgiczna, ponieważ w liturgii zawiera się życie Kościoła, czyli mamy grudzień 65 roku i w 66 roku 30-letni Cezario Gabarain zaczyna pisać pieśni, które dostosowane są do reformowanej liturgii, przede wszystkim z myślą o młodzieży. I pisze tych pieśni mnóstwo, wspaniałe teksty, prościuteńkie, piękne melodie, też proste, wpadające w ucho. No i wreszcie teksty, które natychmiast tłumaczone są na różne języki i wnikają do śpiewników różnych konfesji chrześcijańskich, nie tylko katolickich. Ale proszę zobaczyć, jaka jest dyskografia tego kompozytora, tego kapłana, który jest, sama pieśń Pescador de Hombres została przełożona na ponad 80 języków, a wydał takie płyty między innymi Nostalgia de Dios, Catechesis e Cancion, Katechizm i pieśń, 74 rok, Jesus nuestro amigo, Jezus nasz przyjaciel, 75, La fuerza del Espíritu, Moc Ducha Świętego, 1980. Ale proszę zobaczyć, co jeszcze zrobił. 1987 rok, kiedy Jan Paweł II publikuje encyklikę Redemptoris Mater, on wydaje płytę specjalnie, która wprowadza młodzież w treści tej encykliki, właśnie Cezario Gabarain. Prostota pieśni, niezwykłe mistrzostwo. No i wreszcie on sam pisze o tym swoim, o tej swojej obsesji, jaka powinna być pieśń. Ja zacytuję jego zdanie. La melodia era orejable, es decir, que se entendiera facilmente para que todos pudieron cantarla. Ważne, by pieśń wpadała w ucho, by była łatwa do nauczenia się, by wszyscy mogli ją śpiewać. Papież Jan Paweł II uhonorował Gabarajna tytułem kapelana jego świątobliwości. Niestety w wieku 55 lat autor ponad 500 pieśni śpiewanych na świecie zmarł na nowotwór. Wracam do Rzymu. Otóż mianowicie muzyk z Polski, prawda, Stanisław Skopiak, Oscar Rodriguez Maradiaga, ten przekazuje mu ten śpiewniczek. 74 rok, Skopiak wraca do Polski, do lądu nad Wartą, gdzie jest profesorem teologii, liturgika, muzyka i tak dalej. I spotyka tam kolejnego kapłana, Stanisław Schmidt, trzecia postać, który pisze dobre teksty właśnie takie katechetyczne, właśnie w duchu tej reformy posoborowej. Udaje im się nawet wydać śpiewniczek, Radośni przed Panem. W Krakowie ten śpiewnik się ukazuje, no ale śpiewnik, co to jest, proszę Państwa, jaki to mógł być nakład, prawda? A tymczasem włączył się do gry jeszcze kolejny kapłan, Ireneusz Chmielewski,
także salezjanin, wybitny kaznodzieja, muzyk, grał na trąbce, który porywał młodzież swoimi kazaniami, przeprowadził 800 rekolekcji w tamtym czasie. To jest krótki czas, 74, 75, 76. I jak mówi Stanisław Schmidt, Ireneusz rozwiózł barkę, czyli tę właśnie pieśń po Polsce. Cała młodzież polska, proszę Państwa, 800 rekolekcji, no, jak podzielimy to na województwa, to każde województwo dzieje 50 kościołów, prawda? A poza tym jeszcze Oaza popularyzowała tę pieśń. I na jednym z ognisk oazowych, czy to było Krościenko, tak jak przypuszcza ksiądz Maliński, poznał tę pieśń Jan Paweł II i zaczął ją śpiewać razem z młodzieżą. Ale w związku z tym zaskoczył młodzież na wzgórzu Lecha 3 czerwca 79, kiedy młodzież zaczęła śpiewać barkę, on zaczął śpiewać z nimi drugim głosem. Tak to jest, proszę Państwa. No dobrze, ale jak brzmi ta pieśń w oryginale, chociaż pierwszy parę wersów, ponieważ przekład księdza Schmidta nie jest dosłowny. On oddaje oczywiście ducha tekstu, ale to nie jest dosłowny tekst. Jest to piękny tekst właśnie o powołaniu, prawda? Tu as venido a la orilla, przyszedłeś nad brzeg. No as buscado ni asabios ni aricos i nie szukałeś ani mędrców, ani bogaczy. Tan solo quieres que yo te siga i chcesz tylko, żebym ja poszedł za tobą. Señor, me has mirado a los ojos, panie, spojrzałeś mi w oczy. Sonriendo has dicho mi nombre, uśmiechając się, wypowiedziałeś moje imię. En la arena he dejado mi barca, na piasku pozostawiam swoją łódź. Junto a ti buscaré otro mar, a razem z tobą będę szukał innego morza. Taka jest ta pieśń. Proszę Państwa, no dobrze, ale drugi rok 2002, papież jest ostatni raz w Polsce, i ostatni raz odprawia wielką mszę, wielką Eucharystię na Błoniach Krakowskich. To jest 18 sierpnia. Po jej zakończeniu, kiedy ten tłum jest świadom, że widzi Ojca Świętego pewnie po raz ostatni, zaczyna śpiewać: Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim i tak dalej. Ojciec Święty wzruszony mówi tak. Wyznaje, że ta pieśń przed 23 laty, jak to pan powiedzieć, jestem zmęczony, laty, prowadziła go z ojczyzny i mówi tak. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy i z nią, tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez te wszystkie lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła. I ona przyprowadzała mnie tu wielokrotnie na krakowskie Błonia pod kopiec Kościuszki. Dziękuję ci, pieśni oazowa. Proszę Państwa, ale tym łamiącym głosem powiedział wielkie rzeczy w tych kilku słowach, prawda? Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Jak to? Pieśń hiszpańska skomponowana przez jakiegoś Cezareo Gabarajna. No tak, ale ona została przyswojona właśnie, prawda, w Polsce. Tak samo jak przyswoiliśmy sobie Krzyżu Święty, jak przyswoiliśmy sobie Boże coś Polskę, przepraszam, te pieśni wielkopostne, prawda, czy Trishagion, Święty, Boże Święty Mocny, czy Ludu Mój Ludu i tak dalej. Wiele, wiele pieśni. To stało się polskością, prawda, więc ta pieśń też. I ona, że tak powiem, zagościła w sercu Jana Pawła II i mówi, miałem ją w uszach, kiedy usłyszałem wyrok konklawę. Co to oznacza? Że pierwsza chwila, kiedy po przeczytaniu tej, że tak powiem, głosowań, pyta się przewodniczący kolegium kardynalskiego, czy przyjmujesz? I on wtedy usłyszał te słowa, swoją barkę pozostawiam na brzegu. Czyli pozostawiał ten Kraków, prawda, a przyjmował inną zupełnie w tej chwili misję. Razem z tobą nowy zacznę dziś łów, tak sobie powiedział. Słowami, które traktował jako jego bardzo osobiste, własne, prawda? Bo to jest powołanie, to jest powołanie. No ja chcę Państwu pokazać,
Jak Ojciec Święty śpiewa jedną zwrotkę przynajmniej, barki po hiszpańsku, w jednym z krajów Ameryki Łacińskiej, to jest chyba Argentyna, milionowa rzesza, no i on śpiewający ten utwór. Sabios ni ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo. Dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro Kolejne zwrotki śpiewał drugim głosem, ale na zakończenie tej pieśni zwrócił się do młodzieży takimi słowami. Muchas gracias, dziękuję. La vocación es una cosa estupenda. Powołanie to zadziwiająca rzecz. El contenido de esta canción es una cosa maravillosa. Zawartość tej pieśni jest cudowną sprawą. Cristo que ha mirado a los ojos una vez, mira a los ojos cada día. Chrystus, który spojrzał raz w nasze oczy, spogląda każdego dnia. Pontyfikat Jana Pawła II przyniósł niezwykły posiew kompozycji wielkiego formatu, niektóre z nich zresztą dedykowane jemu samemu. Taką kompozycją była duża kompozycja na chór, orkiestrę i solistę Beatus Wir, którą zamówił zresztą Karol Wojtyła jeszcze jako kardynał przygotowujący Kościół krakowski do obchodów 900. rocznicy śmierci męczeńskiej Stanisława Szczepanowskiego u Henryka Mikołaja Góreckiego. I Górecki stworzył takie arcydzieło, motet Beatus Wir, którego prawykonanie miało miejsce w kościele Franciszkanów naprzeciwko Pałacu Biskupów Krakowskich w sobotę 9 czerwca 79 roku dyrygował sam kompozytor. Także trzecią podróż apostolską do ojczyzny uświetnił Henryk Górecki krótką kompozycją na chór a cappella Totus Tuus, w których to słowach właściwie zawiera się ta dewiza Ojca Świętego. Ona została, ta kompozycja, wykonana dwukrotnie podczas trzeciej pielgrzymki, ale przede wszystkim zabrzmiała na placu Defilat 14 czerwca. Papież wyjaśnił, skąd te słowa Totus Tuus od francuskiego kapłana Ludwika Marii Grignona de Montfort, które brzmią tak. Totus Tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Oto jestem cały Twój i wszystko, co moje, Twoim jest. O Jezu, mój najmilszy, przez Maryję, Twą najświętszą Matkę. Ta kompozycja jest też znana. Chciałbym Państwu pokazać format tej muzyka subtilis w ostatnich latach tworzonej przez kompozytorów natchnionych Duchem Świętym, ale też i natchnionych wizytami Jana Pawła II. W tych latach 80. Górecki napisał szereg pieśni związanych właśnie z kultem Marii. Napisał taką O Domina Nostra, medytacja o jasnogórskiej Pani naszej. Następnie Pod Twoją obronę na 8-głosowy chór. Wszystko to są lata 80. Oraz 5 pieśni maryjnych na chór mieszany a cappella. I jedną z nich chcę Państwu pokazać. To jest przykład, jak kompozytor wyrażający się współczesnym językiem może jednak pogodzić nowe ze starym, nowa et vetera, prawda? Bo to jest staropolska pieśń, Ciebie na wieki wysławiać będziemy, Mario. No cudownie brzmi ta jego wersja, przy czym porażająco brzmią te najciszej śpiewane słowa.
wysławiać będziemy na wieki, na wieki, na wieki. To jest jak gdyby przysięga narodu. Cudo, muzyczne cudo. Drugą wizytę apostolską Ojca Świętego do Ojczyzny
ozdobiła kompozycja Wojciecha Kilara, krótka, 3-minutowa kompozycja Wiktoria, została wykonana po raz pierwszy w Katedrze Katowickiej, a związana jest sama idea tego utworu z 300. rocznicą Wiktorii Wiedeńskiej, bo to akurat było wtedy 300 lat od Wiktorii Wiedeńskiej. Niestety rok zacieniony, prawda, stanem wojennym, czy też tym takim jeszcze postwojennym, ale ta kompozycja mówiła, kto tu właściwie jest panem czasu, prawda? Bardzo taka pokrzepiająca. Muszę powiedzieć, że mało jest utworów o tak krótkim tekście. Mianowicie są to 3 słowa, które stanowią trawestację komunikatu, jaki posłał swego czasu do przyjaciela po odniesionym zwycięstwie Juliusz Cezar. Veni, vidi, vici. Przybyłem, ujrzałem, zwyciężyłem i ten komunikat posłał mniej więcej w takim kształcie właśnie Jan Sobieski do papieża Innocentego XI. Venimus, vidimus, Deus vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. Proszę Państwa, no cóż, znamienny jest również takie egzordium, czyli wstęp. 7 dźwięków do tego utworu na chór i orkiestrę, które oczywiście są no, incipitem pieśni Bogu Rodzica. Jak to brzmi? Posłuchajmy. Co właściwie znaczy ten wstęp? Utwór jest o czymś innym, a tutaj maryjny wstęp. Otóż Wojciech Kilar, który jest człowiekiem głęboko wierzącym, a także właśnie no, związanym z kultem maryjnym, przywołuje na pamięć słowa, które 22 października 1948 roku na łożu śmierci wypowiedział Prymas Chląd. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Matki Najświętszej. W oczach właśnie prymasa tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego, właśnie wyniesienie Jana Pawła II na Stolicę Apostolską było zwycięstwem nad marksistowskim ateizmem, zwycięstwem Maryi. 21 października 1979 po wyborze Jana Pawła Stefan Wyszyński w Rzymie mówił: z całą pokorą można powiedzieć, że zwycięstwo przyszło. Oto na tronie Piotrowym zjawił się papież maryjny. I proszę zwrócić uwagę na opatrznościową zbieżność dat. 22 października 1948, godzina 10. Gaśnie prymas Chląd. 22 października 1978, niedziela, godzina 10, rozpoczyna się msza inaugurująca pontyfikat Jana Pawła II. Dokładnie 30 lat. Oto jak brzmi Wiktoria z Wojciecha Kilara. Proszę zwrócić uwagę, że tu nie tylko chodzi o Wiktorię Wiedeńską. All right.
proszę Państwa, związana też z wizytami Ojca Świętego w kraju jest kompozycja na chór i orkiestrę, też Kilara, słynny Exodus, utwór symboliczny, bo powstał w latach 79-81, a więc jest to bardzo ważny czas, prawda? Wizyta Ojca Świętego pierwsza, potem tworzy się Solidarność, naród wybija się na niepodległość, no więc taki jest właśnie ten Exodus. Exodus oczywiście nawiązuje do biblijnej Księgi Wyjścia, kiedy lud Izraela suchą stopą przechodzi przez Morze Czerwone i następnie wielbi Boga w kantyku. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała, On z niewoli zła ocala swój lud. Oczywiście ekstatyczna jest ta pieśń, pełna jakiegoś ognia, radości, prawda? No i taki sam jest ten Exodus Wojciecha Kilara, nawiasem mówiąc, oparty na kilkudźwiękowej formule. Jest to pieśń hebrajska, prawda? Tak powtarzanej nieustannie. To jest zresztą technika znamienna dla Wojciecha Kilara, no jak w bolero Ravela, tylko że tam jest oczywiście ta fraza bardzo długa i rozbudowana. Dlaczego ta kompozycja ma charakter symboliczny? Że skoro Żydzi kiedyś przeszli przez Morze Czerwone, właśnie dokonał się cud wielki, to tak samo również Polacy mają teraz swoje przejście przez Morze Czerwone, gdzie prowadzi ich Kościół Polski i przede wszystkim Ojciec Święty. To na tym polega ta wymowa symboliczna Exodusu. Kompozycja jest długa, ale 2,5 minuty, no warto chyba nakłonić ucho i zachwycić się samą konkluzją tego dzieła.
Państwu mówiłem właśnie, w jaki sposób wiatr historii czasem wieje przez teksty polskich pieśni właśnie religijnych czy religijno-patriotycznych. No, najpiękniej to unaoczniła w swoich różnych wersjach pieśń Boże coś Polskę. Ale właśnie Wojciech Kilar był niesłychanie wyczulony na ten wiatr historii. Działy się rzeczy niesamowite, prawda? 79-81. To jest wyjątkowy czas polskiej historii. I on zresztą na ten temat sam się wypowiedział w wywiadzie takim zapisanym w formie małej książeczki przez profesora Leszka Polonego z Akademii Muzycznej w Krakowie. Kilar. Artyści są jak zwierzęta, które czują burzę. Gdy przyszedł mi do głowy pomysł Eksodusu, nie mogłem wiedzieć, że powstanie Solidarność. Coś jednak było w powietrzu. Proszę Państwa, cóż, o ile Eksodus jest właśnie świadectwem stanu polskiego ducha, no, w tamtym czasie, tego przebudzenia się narodu, prawda, dumnego ze swojej kultury, to o tyle kolejna kompozycja Wojciecha Kilara, cudownie kunsztowna i arcypolska, par excellence maryjna, a więc taka również Janowa Pawłowa, to jest Angelus. Powstaje w 82 roku, właściwie noc stanu wojennego, prawda? Ojcowie Paulini zaprosili Kilara, zaprzyjaźnionego z nimi, on był częstym gościem na Jasnej Górze, żeby tam w ciszy, w jakimś odosobnieniu pracował nad kompozycją, którą oni zamówili z okazji remontu ołtarza w kaplicy cudownego obrazu. No i w tych latach stanu wojennego, w tej nocy 82-84 powstaje ta kompozycja Angelus, która jest kolejnym wołaniem do Boga Rodzicy, prawda? Ratuj Matko Przenajświętsza. Z tym, że oczywiście wołaniem no, najbardziej takiej kanonicznej modlitwy, czyli Zdrowaś Mario. To jest po prostu różaniec niejako, wielokrotnie recytowane, najpierw cicho, potem coraz głośniej nabrzmiewa ta recytacja chóru, potem pojawia się melodia, taki właśnie kant, powtarzana też nieustannie, więc proszę zobaczyć, jakim manewrem kupuje czy też przywołuje uwagę i pamięć słuchacza. Jeżeli taka melodia siedmiodźwiękowa powtórzy się piąty, siódmy raz, to ona już jest we mnie, prawda? To ja tego słucham jako mojej muzyki. Ja jestem w niej. To nie jest obcy dla mnie świat. Ja po prostu biegnę tym torem, prawda? Nadążam za kompozytorem. Tak samo tutaj właśnie. No i wreszcie ta nieustanna powtarzalność i ten sam zabieg, oczywiście rozłożony na o wiele większej przestrzeni i w sensie czasu, i w sensie wysokości, powtarzanie pewnej bardzo prostej formuły, która wznosi się do nieba, tak jak kiedy ranne wstają zorze. Wreszcie, żeby wybuchnąć w takim okrzyku kulminacji na słowie Jezus, centralnym słowie salutatio angelica, prawda? Pozdrowienia anielskiego. No i wreszcie Święta Mario, Matko Boża. Kompozycja rozpięta jest na właściwie takie oratorium półgodzinne. Ja Państwu znowu 3 minuty chcę pokazać, żeby dotknąć tej niezwykłej aury duchowej muzyki Wojciecha Kilara. Ale skąd taka aura duchowa się bierze? Z techniki? Z władania rzemiosłem kompozytorskim? Nie. Ona się bierze z ducha kompozytora. Ona idzie prosto z serca. Człowieka wyjątkowo głębokiej wiary.
Ojciec Jan Golonka to był Paulin, ojciec Paulin odpowiedzialny za zabytki Jasnej Góry, wspomina. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci jego twarz ukryta w dłoniach, widoczna nad jasnogórskim klęcznikiem w kaplicy Matki Bożej. Niezapomniany będzie też na zawsze dojrzany z okna mojej celi widok ukrytej w dłoniach głowy kompozytora, tym razem trwającego w modlitewnej zadumie przy tajemnicach odkupienia, o jakich opowiada jasnogórska droga krzyżowa. Proszę Państwa, kompozytor 17 lipca 2011 roku, to są urodziny jego, zawsze celebrowane razem, jeszcze póki żona żyła, Barbara, na Jasnej Górze, złożył takie oświadczenie. Zawsze to samo wrażenie. Kiedy wchodzę w te mury, to jest dosłownie, jakby Matka Boża położyła na mnie swoją rękę. Ten cud Jasnej Góry, który od stuleci jest taki sam, niezmienny, jest opoką naszą, Polaków, opoką moją. I proszę Państwa, jedno jeszcze świadectwo. 25 listopada 1984, kiedy kompozycja została ukończona, jej partyturę autor Angelusa przekazał ojcom, a na stronie tytułowej zamieścił dedykację. Matko, która zechciałaś sprawić, że w Twoim jasnogórskim mieszkaniu i pod Twoją cudowną opieką w czasie ciężkiej próby naszych sumień skomponowałem kantatę Angelus, racz uczynić jeszcze jedną łaskę i przyjmij to muzyczne zdrowaś i jego pierwszy rękopis jako moje i żony mojej Barbary wotum wdzięczności. Za bezmiar dobra i nadziei, jaki nam u Syna Twego wyjednałaś, zawierzamy Ci, o Matko, u Twego jasnogórskiego ołtarza, przed Twoim cudownym wizerunkiem, resztę dni naszych, myśli naszych, prac naszych. Maryjo, łaski pełna, módl się za nami. Wojciech Kilar, Barbara Kilar, Jasna Góra, 13 października 1985. Zakończę ten wykład dzisiejszy jeszcze jednym akcentem kilarowskim, ponieważ wydaje mi się, że do tego tytułu wykładu Muzyka Sacra Polonie Semper Fidelis, Polski zawsze wiernej, ta muzyka Kilara do gruntu polska i jednocześnie jego dusza, jego wyjątkowa postać jakoś pasuje. Ostatnim takim wielkim dziełem, to jego opus vitae też, jest msza Missa pro Pace, którą skomponował na prośbę kolegi z liceum katowickiego, to świetne liceum, stamtąd Christian Zimmermann, Kazimierz Kort, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, tacy ludzie w jednym liceum. Otóż Kort go prosił, żeby napisał utwór mszę właśnie na stulecie Filharmonii Narodowej, ale on nie czuł się godny, żeby sięgać po tak doniosły tekst. Więc napisał we wspomnieniach: nigdy bym się nie odważył dotknąć tego świętego tekstu. Nie odważyłbym się sięgnąć po teksty sakralne, gdyby nie Jasna Góra. I światowe prawykonanie Missa pro Pace miało miejsce 12 stycznia 2001. Ale co napisał Wojciech Kilar, on prowadził dziennik, odnośnie jakby palca Bożego, który tkwił nad tym dziełem. Przeglądając notatki, które robiłem w kalendarzu, spostrzegłem, że msza była gotowa 25 marca. Ostatnią przysłowiową kropkę postawiłem właśnie w święto zwiastowania. Co mnie oczywiście uderzyło, bo nie było to absolutnie zamierzone. Tak jakoś wyszło. Pomyślałem wtedy, sprawdzę, kiedy zacząłem. Przewracam kalendarz
do poprzedniego roku i widzę Wigilia zesłania Ducha Świętego. Gdy pytano kompozytora o najszczęśliwsze wydarzenie w jego życiu, odpowiedział, że był to koncert dla papieża. Właśnie Filharmonia Narodowa, soliści, chór i orkiestra, Kazimierz Kort, wystąpili w auli Pawła VI 7 grudnia 2001 roku. Na ścianach pokoju gościnnego, obok zdjęć z żoną na Jasnej Górze, jest list Jana Pawła. Cytat. Słuchających missa pro pace w Watykanie wypełniła harmonia ducha. A bezpośrednio po wykonaniu tego arcydzieła Jan Paweł II powiedział do Wojciecha Kilara. Majestatyczna prostota, piękno, zakorzenione w chrześcijańskiej tradycji i wyrastające z tej tradycji, piękno polskiego ducha. Na zakończenie, bo słuchajcie Państwo, ostatniego wersu z Missa pro Pace, Dona nobis pacem, genialnie wykonuje tę muzykę Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak.